Dzień dobry, witam was moi drodzy w następnym vlogu. Zaczynamy vloga o godzinie 15, także ja się od rana ogarniałam, wykąpałam się, umyłam włosy, posprzątałam dom i teraz się maluję. W ogóle kończy mi się podkład z Lovely. On był mega. Mega fajne, także no, mam dużo jeszcze innych podkładów na zapasie, więc miejmy nadzieję, że nie będą ani za jasne, ani za ciemne, także robimy make-upik. No i co? Piątek, weekendu początek, właściwie mogę powiedzieć, że już zaczęłam swoje, jak na razie, wakacje. No jedyne co, no to wiecie, że będę musiała się w czerwcu pojawić w szkole, ale to, no już o tym nie będziemy rozmawiać. Mówiłam to już na vlogu nieraz, więc nie będę się już tutaj powtarzać, także się ogarniam. Dzisiaj mam taki jakby dzień lenia, można by powiedzieć, przez to, że za późno wstałam. No to też przez to, że późno wróciłam do domu, no bo jak wiecie, byliśmy wczoraj w Krakowie, spontaniczny wyjazd wyszedł. Wy tak te vlogi zobaczycie z dużym, dużym opóźnieniem. Ale tak, byliśmy w Krakowie, to wyszło tak po prostu spontanicznie. Maluję się, bo idę się spotkać z Sandrą. No. A, mam taką ochotę, żeby się pomalować. Wiem, że przez kamerę o, wyglądało, jakbym była biała, jakby ten podkład był za jasny, ale przez to, że było światło wyłączone. Lampa włączona, no nie wiem po co. Więc tak, ogarniamy się, pomalujemy się i musimy na szybko jeszcze wysusić włosy, bo kąpałam się 2 godziny temu i jeszcze mi włosy nie wyschły, więc no nie jest za ciekawie, moi drodzy, musimy się ogarnąć, mam mało czasu do tego, żeby się poogarniać, ale myślę, że będzie dobrze. Jak widzicie, staram się nagrywać vlogi dłuższe, mega dłuższe, mega długie. Wszystko mi się kończy, kolektor mi się kończy. Będzie trzeba zrobić duże zakupy. Drodzy. Będą hole. Nie tylko hole, ale też inne. Inne filmy mogą być. Zobaczymy. Na razie nic wam nie mówię, nie zdradzam. Mogę zapeszyć i się nie pojawią te filmy. Więc na razie nic nie mówię. Subskrybujcie kanał po prostu, żeby być na bieżąco, moi drodzy, że mamy podkład, korektor i lecimy, moi drodzy, z czym? Z podem. Trochę za dużo, bo wzięłam, no, jak mówiłam, ogarniałam dom. Zazwyczaj to robię w sobotę, ale że no, byłam dzisiaj w domu, to dzisiaj zrobiłam, w ogóle pogoda nam się nie dopisuje. Raz świeci słońce, raz pada, tak to wczoraj było. Też świeciło słońce, padało i tak na zmianę. To pogoda nas nie rozpieszcza. Jestem ciekawa, co będzie na majówkę, jaka będzie majówka. Jeżeli macie jakieś plany na majówkę, to dawajcie znać w komentarzach, możecie się podzielić. Wy zobaczycie prawdopodobnie moją majówkę tutaj na YouTubie. Ale jak mówiłam, wszystko z opóźnieniem, dlatego warto, żebyście mnie zaobserwowali na TikToku i na Instagramie, bo tam będziecie po prostu na bieżąco.
bo wiadomo, że filmy trzeba pomontować i ogólnie, więc no. Żeby was nic nie ominęło, żebyście nie byli w tyle z tym, co się u mnie dzieje i w ogóle, to zachęcam do tego, żebyście mnie zaobserwowali na TikToku i Instagramie. Lecimy. Jestem taki szybki po prostu, make-up. Nie żadne wymyślanie, tylko tak jak na co dzień się maluję. Co prawda się długo nie malowałam. Nie miałam takiej potrzeby, ale teraz jakoś mnie tak naszło. Pomalowanie się. Dobra. Poprawimy się jeszcze. Tak się może wydawać, że to oko jest lepiej pomalowane niż to. Dobra, to się wszystko zobaczy zaraz, moi drodzy. Także tak to się prezentuje. Ja się idę na szybko ubrać. Muszę się ubrać na szybko. Popsikamy się zaraz z perfumami, bo tu mam w tym pudełeczku, nie wiem czy wam pokazywałam czy nie, ale mam pięć takich mini perfum o różnych po prostu zapachach, więc w jednym z nich się dzisiaj poobsikamy. I fajne jest to, że macie pięć małych, bo nawet do małych torebeczek wam się zmieści. Tutaj macie proszę, do małych torebek wam się zmieści i w ogóle nie musicie brać dużych po prostu perfum. No. Także ja się idę ubierać i potem się popsikamy. Ogarnięta byłam z Miją na spacerku. Także tak się prezentuje mój look, proszę Państwa. Nic takiego codziennego, bluzka z krótkim rękawkiem. Na to ta kurtka, spodnie, buty, fashion papi. I no. Tak to się prezentuje mój włos, moje, mój look. Na szybko zuszyłam włosy, co prawda one są jeszcze trochę z tyłu wilgotne, ale to nic, niech one sobie same wyschną. Także wychodzę.